Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj 23 stycznia, godzina 12:05, więc czas najwyższy na to, żeby omówić sytuację na rynku walutowym. Sytuację, no, która może być ciekawa, bo mamy pierwsze dni po objęciu prezydentury przez Donalda Trumpa, przy objęciu oficjalnym, inauguracja była w piątek. No i zobaczymy, co tutaj nam się szykuje, jak należy do tego podejść. Więc już przechodzimy sobie pomału do konkretów. Tak jak powiedziałem, 1,5 godziny. Ja nazywam się Marek Rogalski. Jak ktoś by nie wiedział, to się przypomnę. Co jeszcze ważnego, to, że nasz webinar dotyczy wyłącznie rynku walut. My tu nie mówimy o surowcach. O surowcach mamy odrębny webinar. Nie mówimy też za bardzo o indeksach giełdowych, więc tylko waluty. I webinar jest w pewnym sensie rozwinięciem tego, co mogą Państwo znaleźć w piątki po południu jako tygodnik FX. Nasz raport, który wisi na stronie bossafx.pl. Zachęcam, to jest takie dość fajne podsumowanie rynku i też próba zakreślania tego, co się może wydarzyć. A oczywiście na webinarze jakby staramy się tutaj powiedzieć więcej rzeczy. No, jak dobrze wiadomo, słowo mówione, no, łatwiej jest tak stworzyć niż pisane, w związku z tym tutaj webinar jest właśnie takim szerokim rozwijaniem tego, co jest w raporcie, no i też jakby próbą odniesienia się do ewentualnych wydarzeń, które miały miejsce w weekend. Przed przejściem do meritum jeszcze tylko takie drobne zastrzeżenie, że webinar nie jest formą rekomendacji, jest to wyłącznie wyraz wiedzy i pogląd autora i w żadnym stopniu nie może być podstawą do działań klienta. Czyli innymi słowy, na webinarze przekazujemy naszą wiedzę, doświadczenie, natomiast no, każdy musi jakby samodzielnie z Państwa tu wykorzystać bądź nie do swoich własnych działań. Więc tutaj po prostu też oczywiście powiem, że staramy się pokazywać takie podejście na termin średni. Natomiast no, nie pokazujemy na przykład okresów krótszych niż jednodniowe, czyli 4-godzinnych, godzinnych, 15-minutowych i tak dalej. Webinar ma po prostu formę właśnie taką nakreślenia tego, co się może wydarzyć w całym tygodniu, więc siłą rzeczy jest bardziej taki uniwersalny. Dobrze, jeżeli chodzi o meritum, tak jak powiedziałem Państwu, rozwijamy ten raport. Jeszcze mała uwaga, tygodnik FX na stronie w piątek się pojawił przed godziną 18, w związku z tym tutaj jeszcze nie było odniesień do tego, co poznaliśmy w mowie inauguracyjnej prezydenta Trumpa, ale też zaraz powiem o tym, że w zasadzie nic się takiego na tej inauguracji ważnego nie pojawiło. Ale to oczywiście zaraz wszystko już powiemy sobie za parę minut. Jeżeli chodzi o formę, którą dzisiaj przyjmiemy, będzie taka sama jak zawsze, czyli zaczynamy od tego, że mówimy na temat dolara, potem wchodzimy na euro, potem polski złoty, trochę o regionie i przechodzimy na pozostałe pary, czy pozostałe waluty, czyli jena, franka, funta i tak dalej. Myślę, że taka ta kolejność jest właściwa. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby tutaj jakoś inaczej, czy też ma inny pomysł, to oczywiście zachęcam do tej zgłaszania uwag. Też zachęcam Państwa do tego, żeby aktywnie uczestniczyć tutaj w naszym webinarze przez okienko czat. On wprawdzie jest nagrywany, natomiast no, wiadomo, zawsze lepiej być na bieżąco i pytać się na miejscu, niż oglądać coś na YouTubie, tak? Dobrze, więc odnośnie dolara. Tutaj taka ważna uwaga, tak powiedziałem, tekst pisany był przed godziną 18. Natomiast co w tym jest ważne? Sądzę, wszystko. Po pierwsze,
myśmy jakby zaznaczyli to, że wypowiedzi Donalda Trumpa nieraz bywają takie, powiedział, nieplanowe, jak na przykład wypowiedź dotycząca siły dolara, która się pojawiła z poniedziałku na wtorek. To był konkretnie artykuł, czy wywiad, który się pojawił w Wall Street Journal. Wywiad notabene z piątku, a dopiero w poniedziałek był drukowany. Tutaj Donald Trump się odniósł do tego, że chińskie władze zaniżają kurs juana i padły tu z jego strony słowa właśnie o tym, że dolar jest zbyt silny. I rynek to odebrał jako właśnie taki sygnał, że pierwszy raz w historii prezydent USA się opowiada na ten temat dolara. W związku z tym wtorek dolar tracił. No pytanie oczywiście, na ile te słowa były zamierzone, na ile nie. Niemniej oczywiście w pewnym sensie można to rozumieć, że administracja Trumpa nie będzie do końca chętna temu, że dolar był silny. Bo wiadomo, jeżeli mamy politykę wspierania amerykańskiego pracownika i interesów Ameryki, no to w interesie Ameryki, przynajmniej w interesie handlowym, tak naprawdę ważny jest dolar słaby, a nie silny. No ale wiadomo, że oficjalnie tak do końca nie można mówić, w związku z tym tutaj będzie pewnie przy tym sporo niejasności. Oczywiście wiadomo, że dolar jest silny bądź słaby w takiej sytuacji, kiedy rynek uzna, a nie prezydent USA, więc te czynniki rynkowe są zawsze ważniejsze. Natomiast na razie tych czynników rynkowych za bardzo nam tutaj dużo nie ma, bo tak powiedziałem, Donald Trump w zeszłym tygodniu skupiał się głównie na wywiadach w prasie, wywiadów, które właśnie w pewnym sensie były kontrowersyjne, tak jak właśnie słowa o słabości dolara, czy też krytyka Niemiec w Unii Europejskiej, poparcie idei Brexitu i tak dalej. Więc no, to pokazuje, że ta polityka zagraniczna w zdaniu Trumpa może być rzeczywiście zagadkowa. Tak można powiedzieć. Natomiast z takich ważnych kwestii to była niechęć wyrażona w wywiadzie prasowym wobec pomysłów republikanów dotyczących tak zwanego podatku granicznego, z tym, że tutaj należy go rozumieć jako podatek, czy w skrócie BAT. To jest cały tak naprawdę projekt podatkowy opracowany przez republikanów, który wiąże tutaj te stawki podatkowe właśnie z importem, z obrotem firm, no, szereg tu jest różnych w tym tematów. Trump uznał to za nazbyt skomplikowane i powiedział, że to za bardzo jemu się nie podoba. No i pytanie, czy w takiej sytuacji uda mu się porozumieć w tej sprawie z Kongresem, czy też nie. Ważna sprawa jest taka, że gdyby BAT był wprowadzony, to też byłby jakiś element, który powodowałby wzrost wartości dolara. Więc o tym warto też pamiętać, właśnie śledzić to, co stanie się z tym porozumieniem BAT. Druga sprawa to zapowiedzi renegocjacji traktatu NAFTA, czyli tego porozumienia handlowo-gospodarczego pomiędzy USA, Kanadą, Meksykiem. Tutaj o tym mówił zarówno Trump, a też mówili jego współpracownicy, na przykład sekretarz spraw handlu stwierdził, że już te kraje zostały o tym poinformowane właśnie, że takie plany renegocjacji umowy NAFTA będą. Oczywiście tutaj no, wiadomo, że to też jest trochę slogan, tak, bo sam proces renegocjowania czegoś, co było dopracowywane latami, też pewnie potrwa latami, tak, w związku z tym jakieś efekty szybkiego pewnie
pewnie nie zobaczymy. Natomiast oczywiście prezydent Trump nie może na przykład samodzielnie zerwać nafty, więc na razie pewnie to właśnie wyglądało tak, że po prostu stanę otwarto jakieś różne procesy negocjacyjne, natomiast one będą gdzieś tam trwały, tak, więc takiego efektu szybkiego tutaj nie będzie. A co do szybkiego efektu, to też rynki się nieco właśnie rozczarowały tym, co mówił Trump, podczas inauguracyjnego wystąpienia. To jest fragment dzisiejszego raportu dziennego. Ja tak może w skrócie powiem, no generalnie kongretów nie było poza tym, że padło słynne hasło America First, czyli chodzi tutaj o promowanie amerykańskiego biznesu, amerykańskich produktów i tak dalej. To oczywiście no, w pewnym sensie można zrozumieć jako element kampanii. Padły też zapowiedzi większych wydatków na infrastrukturę, zapowiedzi walki z terroryzmem, czyli tutaj pewnie sugestia wzmocnienia wydatków na obronność, to wzmocnienie armii. No i też jak potem można było zobaczyć na stronie internetowej Białego Domu, padły też takie no, ogólne zapowiedzi obniżki podatków, poroszczenia podatków, wsparcia gospodarki. No, natomiast to są wszystko bardzo duże ogólniki. Jest tutaj moim zdaniem ważna sprawa, to jest to, jak Trump zamierza znaleźć oszczędności. Bo jeżeli ma być większe wydatki na obronę, jeżeli mają być wyższe wydatki na infrastrukturę i niższe podatki, to musimy skąd wziąć ten element związany z właśnie oszczędnościami w budżecie. Tutaj oczywiście Trump już zapowiedział likwidację tego programu zdrowotnego Obamacare i też być może właśnie na tej bazie tutaj oszczędność się pojawią, natomiast pytanie, czy to wystarczy, tak? Czy to jeśli trzeba szukać jeszcze czegoś innego. Więc te czynniki najpewniej przez rynki będą uważnie śledzone. Także to obserwujmy. A wracając do tego, co jeszcze było w zeszłym tygodniu ważnego poza Trumpem, to słowa szefowej Fedu. Dwa wystąpienia w środę wieczorem i w czwartek wieczorem. To ze środy wieczorem było tyle ciekawe, że Jelen zgodziła się z takim poglądem w Fedzie, który nas zakłada trzy podwyżki stóp procentowych w przyszłym roku, bo tam padło z ust takie słowo, że należy zgodzić się z tym, że rozsądnie byłoby podwyższać stopy procentowe kilka razy rocznie. Przypomnę słowo kilka razy rocznie, czyli tutaj oczywiście może być 2, 3, 4 i tak dalej. W każdym razie to sugestia, że Jelen bierze pod uwagę możliwość większej liczby podwyżek stóp procentowych i generalnie tego takiego bardziej powiedział szybszego cyklu. Niemniej na później padło kolejne zdanie, które mówiło, że oczywiście skala podwyżek będzie zależna od tego, jakie będą odczyty makro. I w tym kolejnym wystąpieniu, które właśnie było z czwartku na piątek, już to słowo o sformułowanie kilka podwyżek się nie pojawiło. Więc pytanie, czy to była też taka sonda, czy też nie, czy też dalej jakieś tam tarcia w Fedzie. Sobie tego wspomnę ciekawą rzecz, że to się teraz nie pojawiło w słowach Jelen, natomiast to się pojawiło w zapiskach z posiedzenia Fedu, które miało miejsce w grudniu. Tam było dla ciekawe, że członkowie Fedu byli zgodni co do tego, że Trump rzeczywiście może
gospodarkę rozruszać, ale z drugiej strony były też równie duże obawy związane z tym, jak ten cały program Trumpa rzeczywiście będzie realizowany. Więc tak naprawdę myślę, że członkowie Fedu czują taki dyskomfort co do tego, co się może wydarzyć. I tutaj zbyt dużo jest niepewnych rzeczy, ale no, najłatwiej z tego wszystkiego jest, tak jak już Państwu mówiłem, utrzymywać bardziej jastrzębi przekaz, niż później ewentualnie gonić oczekiwania dotyczące stóp procentowych w górę. Więc sądzę, że tutaj członkowie Fedu i też sama jeden będą starali się podtrzymywać te oczekiwania dotyczące trzech podwyżek stóp w tym roku, chociaż tak naprawdę no, być może będą tylko dwie w czerwcu, ewentualnie we wrześniu, a zobaczymy w każdym razie, jak to będzie wyglądało. Na razie z tym należałoby być ostrożnym. Co do danych makro, które były w zeszłym tygodniu w USA, to może sobie otworzymy kalendarz. Przejdziemy sobie tylko do USA. No i tak, jeżeli chodzi o ważne rzeczy, które są za nami, zwróćmy uwagę na inflację, która była publikowana w środę. Inflacja w grudniu, wzrost o 2,1% w ujęciu rocznym i 2,2% dla wskaźnika bazowego. Czyli no widać, że ta inflacja rośnie. Oczywiście dla Fedu też równie ważny jest wskaźnik PCE, no ale jeżeli jest potrzebna na CPI, to tutaj inflacja idzie w górę, produkcja przemysłowa też idzie w górę szybciej niż planowano, jest wzrost o 0,8% w grudniu. I jeszcze mieliśmy dane regionalne, to akurat gorszy indeks z Nowego Jorku, ale lepszy indeks na północ z Filadelfii. I jeszcze dane o bezrobociu tygodniowym też wypadły dość dobrze, więc widać, że gospodarka tutaj ma się dobrze. Oczywiście czekamy na to, co będzie dalej i co powie prezydent Trump, czyli co zaoferuje. A w tym tygodniu, poza informacjami z otoczenia Trumpa, mamy też inne tematy. Konkretnie uwaga zostanie zwrócona na odczyty, które się pojawią tak naprawdę dopiero w piątek, bo tutaj ten tydzień relatywnie nie jest aż taki obfitujący ważne dane. No jutro mamy dane dotyczące wstępnego indeksu PMI, ale zawsze jest tak, że na rynku ważniejsze są odczyty ISM, a ISM poznamy dopiero na początku lutego. Ten ISM za styczeń. Więc tutaj tak naprawdę pomijając sprzedaż domów na rynku wtórnym i na rynku pierwotnym, to kluczowe dane są właśnie dopiero w piątek. Mam tu na myśli PKB za czwarty kwartał. Zobaczymy, jak to wyglądało. Tutaj też poznamy wskaźnik PCE Core. Właśnie ten wskaźnik, o którym mówiłem, że jest dla Fedu ważniejszy, więc jeżeli PCE Core wyniesie więcej niż 1,7, które szacowane, to w tym momencie będzie oczywiście tutaj dla rynku mocny bodziec do umocnienia się dolara. Zdane dopiero w piątek. Do piątku to może być taki trochę właśnie mieszany temat. No głównie właśnie zerkamy na to, co może prezentować prezydent Trump. A na wykresie, jak spojrzymy sobie na koszyk
dolara, to tak, uwagę zwraca to, że po pierwsze, zejście, które było dzisiaj, pokazuje, że nie udało się zejść poniżej dołka zeszłego tygodnia 84,01. To się mniej więcej dalej utrzymuje. Na tym wykresie uwagę zwraca to, że momencik. Dobrze, także tutaj uwagę zwraca właśnie to, że ten bo, znaczy indeks BOSSA USD nie szedł na nowe minimum i też uwagę zwraca to, że trend spadkowy, który się odbywa ostatnich 3-4 tygodni, on był oparty o świece, fakt, że czarne, ale z knotami od dołu. Czyli to pokazuje, że był to ruch oparty o też szereg korekcyjnych odbić w górę. Teraz to, co jest kluczowe, to to, w którą stronę pójdziemy w najbliższych dniach. Jeżeli spojrzymy sobie na ten taki szerszy kontekst, to jakoś trudno jest znaleźć mocne wsparcie w okolicach 84. Bo nawet jeżeli byśmy, znaczy no, w zasadzie można opierać się o ten szczyt z marca 2015. Tutaj jest 84,06. Natomiast ja będę starał się jakby podtrzymać tą tezę, że dolar ma szansę, czy znaczy, że BOSSA USD ma szansę zejść w okolice 83,50. To jest dołek z grudnia i to też jest 38,2% zniesienia Fibonacciego dla całego tego ruchu. Czyli ruchu od przełomu kwietnia i maja do pierwszych dni stycznia. Właśnie 83,50. Czyli tutaj jakby ten poziom byłby bardziej preferowany niż próba zatrzymania się przy 84, którą mamy miejsce teraz, o której tak mówi, może być jakby oparciem się o szczyt z marca 2015. Zresztą, jak zerkniemy na wskaźnik MACD tygodniowy na koszyku BOSSA USD, to on wypada negatywnie. Teraz możemy sobie jeszcze zrobić taką samą symulację dla dolar indeksu, czyli tak instrumentu, który jest znany, tak powiem, wszędzie, bo dolar indeks jest kwotowany na giełdach i też na szeregu innych platform. U nas też ma on skrót FUSD. A, to myślę, że możemy. To zredukować do tego. Okej. Tak, jeżeli chodzi o dolar indeks, tutaj na przykład ten sam szczyt z marca 2015 są już naruszony, bo tutaj było 100,77, a rynek zszedł na 100,16, więc to naruszenie to jakieś się pojawiło. Wskaźnikowo też widać, że dolar indeks w pojęciu tygodniowym radzi sobie kiepsko.
Mamy oczywiście próby wybicia wskaźników tygodniowych RSI, stochastika, też MACD widzimy, że wchodzi w sygnał sprzedaży. Jeszcze możemy sobie zrobić taką analizę tutaj dla BOSS-a USD. Też podobne linie jak na FUSD, czyli na tym koszyku dolarowym. Tutaj BOSS-a USD też daje sygnały słabości. Wersja dzienna możemy jeszcze zobaczyć. No tutaj akurat na wersji dziennej zaczynają nam się zapalać pierwsze sygnały dotyczące jakiegoś wyhamowywania trendu. Są właśnie, mówiłem Państwu, że jak pokazywałem ten wykres, to mówiłem o tych dolnych cieniach, które będą pewnie teraz jakoś częste. Natomiast z drugiej strony ten dzienny wykres może sugerować właśnie to, że BOSSA USD w tym krótkim okresie będzie próbował zapłacić jakąś korektę, czyli korektę do góry. Natomiast tak jak powiedziałem, no, moim zdaniem akurat nie z poziomu 84, tylko 83,50. No kwestia, no pewnie w dłuższym momencie to jest kwestia jakiejś tam różnic, tak? Ale czy różnic powiedzmy w przełożeniu na poszczególne pary z dolarem. Natomiast pamiętajmy o takim czymś, że każda zmiana trendu następuje z pewnym tak zwanym przesileniem. Tego przesilenia w przypadku tutaj BOSS-a USD, przynajmniej tak schodząc do dołu, jeszcze nie było. Więc pytanie, czy to się na przykład właśnie nie pojawi gdzieś jutro, pojutrze. No tak powiedziałem Państwu, w piątek mamy te dane odnośnie PKB z USA i tu już się wydaje, że właśnie one mogą być jakimś elementem, który dolara jakoś wesprze. Więc patrząc na jakby próby wytłumaczenia ruchu spadkowego na dolarze, należałoby też szukać powodów w tym, że dla części inwestorów rozgrywka od listopada do stycznia, czyli wzrost dolara, był oparty właśnie o różne obietnice Trumpa. Na razie Trump objął urząd i niczego konkretnego nie prezentuje. Oczywiście wiadomo, że te wszystkie niuanse podatkowe i tak dalej, to już idzie na kongres, ale rzeczywiście jako prezydent powinien powiedzieć coś więcej niż tylko takie ogólniki. Więc to jest właśnie wynik tego rozczarowania Trumpem. Natomiast no właśnie zobaczymy po prostu, czy za kilka dni się coś tu nie zacznie nam jakoś rozjaśniać. Więc reasumując, dolar jest bliski krótko, a czy inaczej, jest bliski wytworzenia korekty do ruchu, który był od początku stycznia. Czyli to będzie korygowanie tych, no powiedzmy tam, czterech czy trzech spadkowych świec. Więc to nie będzie powrót do tego trendu, tylko będzie korekta tego spadku. Tak to należałoby do tego podejść, bo moim zdaniem cały czas rynek ma więcej powodów do tego, żeby się Trumpem rozczarować. Więc to nie trzeba rozczarować niż znaleźć tutaj w Trumpie jakieś mocne argumenty za silnym dolarem. Ale będziemy to obserwowali w każdym razie na razie tak to by wyglądało. Właśnie 83,5 i próba odbijania do góry. Tutaj przy tym odbijaniu do góry, no już widzimy, że na przykład jeden z pierwszych ważnych poziomów to będą okolice 80, 85,42, więc widzimy, że ten zasięg potencjalny 83,5, 85,40 to jest też nie jest dużo, tak?
Co do euro, to uwagę zwraca przede wszystkim to, że inwestorzy coraz mniej słuchają Mario Draghiego. Czyli Draghi coś mówi, a jego słowa już tak wyraźnie się nie przenoszą na notowania euro. Zresztą, jak zobaczymy sobie koszyk stóp zwrotu za ostatni tydzień, to no, widać, że raczej dominuje kolor zielony. No, oczywiście nie jest to jakaś dominacja szczególna, ale to też nie jest tak, że Draghi mówi głębi przekaz i rynek jest na czerwono cały, tak? To już się zmienia. I to jest dość ważna rzecz. Jeżeli spojrzymy sobie na koszyk Bossa Euro, to on troszkę może być zaburzony, ponieważ połowę udziału w nim ma para euro USD. Niemniej tutaj też widać, że te świeczki jak na razie rysują się ciągle białe. No teraz taki trochę tutaj świeczka robi się jakiś mały doji, ale generalnie widzimy, że te świeczki są właśnie cały czas białe. Więc jeżeli chodzi o koszyk, to tak jak chyba już Państwu kiedyś mówiłem, ale powiem jeszcze raz, strategia byłaby taka sama, że idziemy na przetestowanie tej linii spadkowej trendu. To jest w tym momencie 113,15, linia oparta o szczyt z 2015 roku z sierpnia i 2016 roku z marca. Tutaj były próby naruszenia w październiku, to się za bardzo nie udało, też była próba naruszenia w listopadzie, ale generalnie właśnie ten test 113-15, czyli linii spadkowej trendu, raczej wydaje się dość prawdopodobny. Widzimy na MACD, że nam tutaj już idzie w sygnał kupna, chociaż to jeszcze nie jest przebicie poziomu 0, ale jest taki sygnał kupna, teraz jak się podnosi. Natomiast ciekawa bardzo rzecz na RSI i dziwicie ten RSI być może będzie to jakimś takim naszym wskaźnikiem, bo po dotarciu do linii wzrostowej trendu wewnętrznej na RSI 9 mamy takie lekkie wyhamowanie. Więc pytanie, na ile ten wzrost tutaj, ewentualny do góry, do 113-15, nam się potwierdzi, potwierdzi nam się na RSI. Być może nie. A co do takiego ogólnego przekazu makro w temacie euro, to oczywiście mieliśmy konferencję prasową Mario Draghiego w czwartek po zakończonym posiedzeniu ECB. Posiedzenie, które niczego nie zmieniło. Draghi natomiast na konferencji starał się pozostawać gołębi. On tak twierdził, że odbicie inflacji nie jest znaczące, bo nie jest na razie widoczne zbytnio w inflacji bazowej. W związku z tym ECB tutaj nie widzi podstaw do jakiejś zmiany swojego podejścia, że zmiany czy też szczegóły programu QE nie były w ogóle dyskutowane i ten program QE tak naprawdę zdaniem Draghiego wciąż może być zwiększony. To jest ciekawe, że prezes ECB twierdzi, że decyzja, która zapadła w grudniu, decyzja o tym, że QE może być, że QE będzie mniejszy o 20 miliardów od marca do końca roku, że to nie jest tapering, że to jest tylko taka forma zmniejszenia, natomiast ECB jest cały czas skłonny znów ten program QE zwiększyć, jeżeli taka potrzeba się pojawi i tu jako elementy ryzyka Mario Draghi wymienia na przykład kwestie wyborów, które będą w tym roku w wielu krajach Unii, tu Niemcy, Francja, Holandia, Włochy. Więc tego się troszkę ECB boi i tak się, mam wrażenie, że traktuje to jako taki element polisy, że QE jest taką polisą ECB właśnie na ryzyko
związany z wyborami, kiedy to ECB będzie musiał po prostu interweniować pewnie większą ilość pieniędzy, jeżeli by coś się tu negatywnego zaczęło pojawiać. Niemniej oczywiście widać, że rynek za bardzo drogiego nie kupuje. Dlaczego? Z tego powodu, że dane makroekonomiczne są coraz lepsze i z tym trudno będzie walczyć Dragiemu. Druga sprawa to to, że ryzyka w temacie polityki mogą okazać się przerysowane. Pytanie, czy rzeczywiście ta policja jest potrzebna na przykład na wybory we Francji czy w Holandii. Tak, moim zdaniem jedynym ryzykiem w temacie polityki w tym roku jest kwestia wyborów do parlamentu we Włoszech. Wyborów przedterminowych, jeszcze my terminu nie znamy, ale one były zapowiedziane, że będą. Więc to jest to ryzyko właśnie Włochy. Reszta moim zdaniem nie do końca, więc stąd też właśnie rynek finansowy tak do końca się Dragim już za bardzo nie przejmuje. Jeżeli chodzi o sferę makro, możemy sobie zobaczyć nasz kalendarz. W zeszłym tygodniu mieliśmy indeks ZEW w Niemiec, tu troszkę gorzej wypadł, potwierdzenie inflacji w krajach Unii. ECB też powiedzieliśmy, czyli generalnie ECB było tym kluczowym tematem. Natomiast w tym tygodniu mamy do czynienia tak, po pierwsze z wstępnymi indeksami PMI, to jest jutro. Tutaj zobaczymy, jak one wypadną. Generalnie dalsza poprawa jest oczywiście mile widziana. I im lepsze PMI, tym oczywiście większa presja na odbicie euro. Mamy też indeks IFO w Niemczech, to w środę. I to w zasadzie na tyle. Czyli widać, że tak za bardzo, bo tutaj, jeśli chodzi o te dane, w tym tygodniu w strefie euro to ich za bardzo nie ma. Poza właśnie tymi wstępnymi indeksami IFO czy wstępnymi indeksami PMI i indeksem IFO w Niemczech. I teraz tak, więc rzeczywiście lepsze PMI, lepsze IFO mogą dawać ewentualnie tu jakieś pomysły, żeby dalej właśnie ciągnąć notowanie euro do góry. Czyli w naszym przypadku euro-dolar wyglądałby tak, że po pierwsze widać, że jest trend wzrostowy. On się rozpoczął w styczniu, czyli trwa dopiero 3 tygodnie, ale no widać, że to jest pewna konsekwencja, tak, w tych ruchach. Wzrosty, korekta troszkę w biegu, wzrost, korekta w biegu, wzrost, korekta, wzrost. No i teraz idąc tym tropem, należałoby spodziewać się po pierwsze, że rynek będzie testował cały ten obszar oporu, bo tu opór zaczyna się tak naprawdę od korpusu świecy. Korpus świecy to jest w naszym przypadku poziom 100, czyli 1,0760. To jest korpus świecy. I aż do samej góry, do tego cienia, który był w grudniu, dokładnie 8 grudnia, 1,0872. To jest cała nasza strefa oporu. 1,0760 i 1,0872. I można się spodziewać, że ten cały rejon zostanie przetestowany. Czyli my musimy dobrze tak być, że się trzymamy się już teraz i dalej nie rośniemy, albo
będziemy starali się ciągnąć to do góry. Tak, to Państwu mówiłem, że mamy wskazania z bossa USD, z koszyka, że 73,5, czy jest trochę miejsca, jest. Mamy wskazania z bossa euro 113,15, czy jest miejsce do góry. Czyli innymi słowy, koszyki i bossa euro, i bossa dolar dopuszczają taką sytuację, w której byśmy mogli spodziewać się, że rynek przetestuje poziom 1,0872, czyli tej górki, która była 8 grudnia. Tutaj oczywiście można sobie próbować jeszcze robić jakieś pomysły, że to jest kanał wzrostowy, z tym, że no właśnie, ten kanał wzrostowy, on idzie za szybko do góry. Więc według kanału to musielibyśmy dojść prawie do poziomu 1,10. A to już mi się wydaje być na obecną chwilę trudniejsze. Więc to, co tu można powiedzieć, to, że są szanse na właśnie testowanie całej tej strefy. 1,0760, 1,0872. Patrząc na ujęcie tygodniowe, w wersji wskaźnikowej, widać, że ruch do góry byłby potwierdzony. I MACD, i RSI, i Stochastic dają tą przestrzeń do wzrostu. Jeszcze tak patrząc, pod kątem tylko samych takich ważnych linii trendu, to tu możemy sobie oczywiście to wszystko zaraz porozrysowywać do końca dla Państwa. Tu widzę, że mamy ten dość ciekawe oznaczenie naszego potencjalnego oporu, bo to jeszcze jest poziom, który w ujęciu dziennym Państwu nie powiedziałem, ale na tym wykresie on jako opór widzę, że może dość ciekawie wyglądać. To jest poziom oparty o dołek z lipca 2015 przez później dołek z grudnia 2015, stycznia 2016. Ogólnie biorąc, chodzi o rejon 10808. Czyli tutaj widzę Państwo, że to według tygodniowego wykresu ten opór, który Państwu da na początku 10760, jest mało istotny. Dopiero powyżej 1,08 zaczynają się te ważne poziomy. Czyli też jest przestrzeń. Tutaj przynajmniej do 1,08, a jak dobrze pójdzie, to właśnie do 1,0872 bądź 1,0850, bo tutaj wtedy byśmy wzięli sobie dokładnie tą strefę pomarańczową. Jako nasz mocny opór. Czyli widzą Państwo, że wskaźnikowo, nawet żebyśmy wzięli ujęcie dzienne, to też dzienne wskaźniki potwierdzają zwyżkę. Ja wiem, że za ktoś powie, że są wygłupione i będzie miał rację w przypadku stochastika, ale co jest ciekawe, tu nie ma dywergencji spadkowej. Czyli nie ma sytuacji, w której stochastik robi szczyt, a niżej, a tu mamy go wyżej. Jak na razie wszystko było potwierdzane. A z kolei na RSI nie ma jeszcze wyjścia powyżej poziomu 70. Czyli jeszcze nie jest to taki wykupiony rynek. Czyli innymi słowy, mamy jeszcze tą przestrzeń do ruchu w górę na parze euro USD. A zatem, jeżeli ma być dolar słabszy, no to w teorii może to pomagać naszemu złotemu. Tutaj dawno temu, w listopadzie, napisałem takie słowo cel. Ten cel, tak jak Państwu mówiłem, się w zasadzie zrealizował na początku grudnia. Czyli myśmy prawie że przetestowali poziom dołka z roku 2009 i mamy teraz powód tego, żeby się odbijać w górę. Tutaj spójrzmy sobie na
takie ujęcie naszego koszyka, no widać, że tak, po pierwsze złamana linia transpadkowego. Transpadkowy oparty o szczyty z października i listopada zeszłego roku. Tośmy złamali. No i próbujemy się też tutaj, widzę, wybijać do góry przez taki ważny opór 87 punktów. To się za bardzo jeszcze nam, widzę, nie udaje. Ale tak mówiłem, słabszy dolar powinien tutaj w tym w pewnym sensie jakoś pomóc. MACD pozytywnie, wskaźnik Traders Dynamic Index też wygląda pozytywnie. Czyli tutaj jakby dając jeszcze miejsce do tego, żeby pójść w okolicy tej niebieskiego ograniczenia, niebieskiej wstęgi od góry. Czy jest jeszcze nieco przestrzeni? Tak naprawdę, jeżeli byśmy wybili tutaj poziom 87, to mamy szansę dojść do, znaczy w okolice 87, 90, 80, 88, 20. Czyli wykona się jakby ten, taką ładną, białą świeczkę. No i teraz oczywiście pytanie, czym to można by wykonać? Spójrzmy może na poszczególne pary walutowe, bo nie. Jeszcze zobaczmy sobie trochę rzeczy na temat makro, bo dość ważne rzeczy się pojawiły z Polski. Ważne, które, znaczy ważne pod kątem tego, że mogą oczywiście dawać nam tutaj preteksty do dalszego umocnienia złotego. Po pierwsze, dane, które się pojawiły w końcu tygodnia ubiegłego, czyli odczyt dynamiki sprzedaży detalicznej za grudzień i odczyt dynamiki produkcji przemysłowej też za grudzień. W pierwszym przypadku to wypadło nieźle. 6,4 sprzedaż w ujęciu rocznym. W drugim też wypadło nieźle. Wiem, że to jest 2,3, a nie 5%, ale oczekiwania były niższe. W związku z tym dane padły lepiej oczekiwań i dane potwierdzają, że gospodarka miała ten dołek w trzecim kwartale. W czwartym już nie. W czwartym mamy już wychodzenie do góry. Dzisiaj mieliśmy szereg wypowiedzi wicepremiera Morawieckiego, wypowiedź o tym, że PKB może w tym roku wyniesie około 3%, no i przede wszystkim to, że nie dojdzie do przekroczenia deficytu 3% w tym roku. To jest zapewnienie wicepremiera, w związku z tym to też sygnał, że przynajmniej agencje ratingowe nie powinny się aż tak martwić. Ale zobaczymy na razie właśnie, jak to będzie wyglądało w danych, bo na razie dane odbijają, ale to nic, tak jak Państwo widzą, nie jest to jeszcze jakieś odbicie szczególnie imponujące. W tym tygodniu, jeżeli chodzi o sferę makro, z Polski to oczywiście uwagę zwracają zapiski z posiedzenia RPP, które miało miejsce w styczniu. To jak pamiętamy, prezes NBP Adam Glapiński jakby próbował ucinać spekulacje rynku dotyczące szybszej podwyżki stóp procentowych, bo pamiętamy, że rynek tutaj próbuje wyceniać taki ruch już w końcu tego roku. Glapiński stwierdził, że to może być za wcześnie. No, znaczy generalnie powiedział, że inflacja, którą teraz się widzi w grudniu, ta inflacja wyższa, że to jest wynik czynników zewnętrznych, to głównie surowców, na co Rada za bardzo nie ma wpływu, czyli
czytaj, innymi słowy, nie będziemy się spieszyli za bardzo z podwyżkami. Więc warto będzie zobaczyć, jakie są zapiski z tego posiedzenia. Natomiast oczywiście ono znacząco raczej tutaj na rynek nie wpłyną, więc kluczem będzie właśnie to, co się dzieje na rynkach globalnych. I tak jak powiedziałem, dopóki dolar będzie słaby, złoty ma szansę zachowywać się lepiej, chociaż nie aż tak dobrze, bo jeżeli przyjmiemy założenie, że Trump uderza trochę w taki ton związany z protekcjonizmem, to też nie jest czynnik, który poprawia nastroje na rynkach emerging markets. Więc tutaj tak naprawdę... Halo, halo? Czy mnie słychać? Bo to widzę, pisze pan Rafał, że mnie nie słychać, więc jeżeli jest jakiś problem, to proszę o sygnał. Czy mnie słychać? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobrze, okej, widzę, że tutaj piszą panowie, że jest w porządku. Dobrze, czyli tak, jeżeli chodzi sytuację na poszczególnych parach, to tak powiedziałem, te obawy dotyczące protekcjonizmu ze strony Trumpa mogą powodować, że na przykład euro-złoty nie będzie chciał zejść poniżej poziomu 4,35. I to trzeba mieć na uwadze, że ten poziom nas tutaj już zacznie ograniczać. 4,35. Tu widać też po wykresie, że rynek widać, że próbuje kombinować już z marszem pod górę. To oczywiście może być, ten ruch dzisiejszy może być zbyt wczesny, więc tutaj jakaś pewnie próba jego zanegowania być może się nam jeszcze dzisiaj pojawi. Natomiast jakby no, z tego widać, że zejście poniżej 4,35 może nie być takie łatwe. Więc to naprawdę słabość złotego może być zrealizowana poprzez spadek pary dolar-złoty. Tak sobie zerkniemy. Dolar-złoty w tym momencie 4,0750. To się rysuje trochę taki nam młotek, ale pamiętajmy o tym, że ten trend spadkowy, tak dobrze widać, on cały czas ma miejsce. Więc jeżeli byśmy chcieli zrobić takie proste obliczenie i byśmy chcieli sobie zrobić przeliczenie sytuacji, w której mamy kurs 4,35 na euro złotym, na euro-dolarze mamy 1,0850, to na dolar-złoty mamy poziom 4,01. Więc ta psychologiczna czwórka tu nam gdzieś się zaczyna ocierać, tak? Czyli jeżeli złoto ma być słaby, to możemy, znaczy być mocny, to możemy zobaczyć właśnie to głównie teraz na parze dolar złoty. Tak to by wyglądało. Tutaj możemy spróbować użyć zniesienia Fibonacciego do tego, żeby określić jakieś ewentualne wsparcia. No tak, widać po pierwsze, że 38,2, no, może jeszcze zmienimy kolory, żeby to było
jaśniejsze, bo to dla Państwa, bo to można oczywiście mieć problem. O, to nie ten kolor, bo to jednak jasno-zielony to wypada, widzę, że średnio. 38,2, co ciekawe, wypadł przy poziomie dzisiejszego minimum. 4,06, niecałe. Patrząc natomiast niżej, 50% wypada przy 3,99. To jeszcze próbujemy znaleźć jakąś ciekawą zależność, ale widać, że ciężko się tego doszukać. No dobrze, więc tutaj jakby należałoby to bardziej właśnie spoglądać na złotego przez pryzmat zachowania się pary euro-dolar. Czyli, że euro-dolar będzie szedł do góry dalej, to w tym momencie dolar-złoty będzie nam ściągany bardziej w dół, euro-złoty już mniej, bo tak powiedziałem, protekcjonizm ze strony Trumpa niekoniecznie może być dobrze odbierany na, w sensie nastrojów wokół rynków emerging markets. Dobrze, teraz możemy przejść już chyba do innych tematów, chyba że Państwo mają jakieś uwagi, to czekam na pytania. Widzę, że pytań nie ma, także możemy chyba iść dalej. No, no chyba, że Państwo mają pomysł, że jednak dolar powinien iść teraz do góry. Już do góry, a nie w dół. Też chętnie posłucham, ale widzę, że nie ma pytań. To możemy przejść do tak, do dalszego naszego etapu. Widzę, Pan Andrzej ma tak zdanie, że dolar już jest teraz pod górkę. No zobaczymy. No, tutaj tak naprawdę my się rozbijamy o ostatnie elementy w trendzie spadkowym. Więc albo zatrzymujemy się już niedługo, albo jeszcze przez 2-3-4 dni próbujemy ciągnąć dolara w dół. Tak jak powiedziałem, właśnie dane piątkowe, dane o PKB za czwarty kwartał, one oczywiście mogą być pro-dolarowe. Dobrze, teraz troszeczkę będzie o rynku jena. Zacznijmy może od pokazania tego wykresu. Dolar do jena. Przyznam się, że wykres jest trudny, bo mamy do czynienia świeczką czarną, potem odbicie. Ale to ciekawe odbicie, które nie jest w stanie przejść poziomu 115,56, czyli ważnego oporu, branego jeszcze sprzed 3 lat do tyłu. I potem rynek ponownie się zawraca w dół, ale ogólna świeczka jest świeczką doji tygodniową, a spadek dzisiejszy nie doprowadza jeszcze do wybicia na nowe minimum. Czyli tutaj jest dość trudny układ. I w zasadzie można się posiłkować wskaźnikami, no, które by nam mówiły, że tak, powinniśmy iść jeszcze bardziej w dół. Natomiast no, dopóki nie dojdzie do naruszenia tego dolnego cienia doji, to będziemy się tak jeszcze wahali. Ale szukając teraz powodów dla tego, dlaczego ma być jeden mocniejszy, możemy na przykład pokusić się o zdanie sobie pytania, czy rynki akcji mogą pójść w dół. Ja pokazywałem ten wykres ponad tydzień temu i mówiłem tutaj, że jest podwójny szczyt. No, a teraz widzę, że to się wszystko nam wydłuża, więc podwójny szczyt może przestać być podwójnym szczytem, tak? Bo wiadomo, że im dłużej trwa taka konsolidacja na S&P, tym to może być jakby zanegowane, w sensie wymowy podwójnego szczytu.
No ale z drugiej strony tak, mamy to linię, teraz Państwu pokazałem, wzrostowego. Mamy też wskaźniki, które wyglądają no, neutralnie, ale nie nazbyt dobrze. No i mamy też temat związany właśnie z Trumpem, tak? Jak rynki akcji do Trumpa ewentualnie podejdą? To jest zagadka. Jeżeli byśmy zobaczyli jakieś spadki na giełdach, no to automatycznie jest to paliwo dla wzrostu jena. Czyli też tutaj w tej relacji dolar-jen mielibyśmy pretekst do schodzenia w dół. No i wtedy, tak jak Państwo już widzą, kluczowe wsparcie to jest poziom 111. Ta różowa linia, co tu widzimy, i w zasadzie powinniśmy oczekiwać do tego poziomu 111. Tak to by wyglądało na razie, ale tak mówię, dopóki nie przebijemy tutaj tego poziomu dolnego ogranicznienia Doji, ten temat jest nieco zawieszony. Jeszcze w temacie naszego jena. Tutaj, jeżeli chodzi o informacje, które napływały nam z Japonii. Możemy wziąć od razu jako całą Azję. To tak naprawdę tych danych za bardzo tutaj istotnych nie było, poza danymi, które były w wtorek. Produkcja przemysłowa no, wypadła zgodnie z tym, co rynek oczekiwał. W tym tygodniu mamy jutro dane o bilansie handlowym w Japonii. No i mamy wreszcie dość ważne dane dotyczące inflacji w Japonii za grudzień. To jest dopiero w piątek. Tutaj oczywiście im lepsze dane inflacji, im wyższa inflacja, to większe spekulacje, oczekiwania, że Bank Japonii nie będzie aż taki gołębi w swoim przekazie dla rynków. Czyli reasumując, wyższa inflacja to droższy jen. Niemniej, jak powiedziałem, ważniejsze dla jena mogą okazać się właśnie nastroje na rynkach akcji. A jeszcze wracając do walut naszego regionu, ja tutaj pozwolę sobie na chwilę do tego tematu wrócić, a to z tego powodu, że nagłówek, który tutaj się pojawił w raporcie tygodniowym, mówi o ewentualnym zwrocie sytuacji na tureckiej lirze. O, turecka lira to jest waluta, która no, naszym zdaniem może być jednym z takich koni czarnych w tym roku, bo cały zeszły rok lira traciła. To była najsłabsza waluta w zestawieniach. Co ciekawe, działo się tak mimo tego, że poziom 100% w Turcji jest wysoki. Czyli jeżeli byśmy otwierali pozycję długą na lirze, to będziemy dostawali z tego tytułu korzystne punkty swap. No to możemy na przykład sobie zobaczyć. Na przykład bierzemy sobie naszą eurolirę, sprzedajemy 0,1 lota. No i widać, że przy takim poziomie angażowania kapitału na poziomie 407 zł dostajemy 11 zł dziennie słopa. To jest dużo.
Oczywiście tutaj całym tym problemem z lirą był problem dotyczący polityki tureckiej. No i oczywiście posunięcie Erdogana, one ostatnio były coraz bardziej, radykalne w swoich słowach, twierdząc, że spekulanci celowo atakują lirę, jego osobiście, gospodarkę. Natomiast to co zwraca uwagę w zeszłym tygodniu, to pewna zmiana podejścia ze strony otoczenia Erdogana. Czy jakby on sam już tam trochę mniej mówi, natomiast pojawiły się ciekawe głosy ze strony jego doradców, którzy jakby zaczęli sugerować, że dopuszczalna byłaby podwyżka stóp procentowych w celu ustabilizowania sytuacji właśnie na lirze. Czyli widać, że w pewnym sensie ta słaba lira zaczęła wprowadzać pewien niepokój, tak, we władzach, które one zobaczyły, że ta agresywna retoryka mówiąca o tym, że to jest spisek, tak to mówił Erdogan, ona nic nie daje, gdyż rynki finansowe no, dobrze wiedzą o tym, że po pierwsze, w sytuacji, kiedy na świecie odbija inflacja, Bank Turcji powinien działać. Jeżeli nie działa, lira dalej słabnie i im słabsza lira, tym większe ryzyko, że ta inflacja jeszcze bardziej wzrośnie. Tutaj była taka wypowiedź w poniedziałek ze strony anonimowych oficjeli tureckich, że właśnie dalsze takie osłabienie liry prowadziłoby do sytuacji, w której inflacja byłaby dwucyfrowa w Turcji, więc to byłby sygnał zupełnej porażki działań Banku Turcji. Więc no, powstaje pytanie, czy na przykład właśnie jutro nie zobaczymy tutaj jakiejś wyraźniejszej podwyżki. Ja może tylko powiem Państwu, jak to wygląda w oczekiwaniach rynku. Więc tak, decyzja spodziewana jest o godzinie 13 jutro, 24 stycznia i tutaj oczekuje się podwyżki z głównej stopy tygodniowej repo z poziomu 8 do 8,50, stopy overnight pożyczkowej z 8,5 do 9,25 i utrzymania tej stopy ostatni na poziomie 7,25. Znaczy, generalnie tak, widać, że kwestia podwyżki stóp jutrzejszej, ruch z 8 na 8,5 to może być za mało. Tutaj właśnie cytuję Państwu dość ciekawy opinię banku UBS, który twierdzi, że do ustabilizowania sytuacji potrzebny byłby ruch o 200 punktów bazowych, czyli to innymi słowy z poziomu 8 do poziomu 10%. Że w takiej sytuacji dopiero tutaj spekulanci byliby skłonni się lirą zainteresować. No i teraz powstaje pytanie, na ile Bank Turcji czuje się nieskrępowany w działaniach i na ile mógłby zdecydować się na taką właśnie wyraźniejszą podwyżkę stóp procentowych. Co jest ciekawe, wykres tureckiej liry staje się wykresem, przy którym można sobie trochę dłużej usiąść. Bo tak, jeżeli weźmiemy euro lirę, to widzimy, że wypadł pierwszy szczyt tutaj, w pierwszej połowie stycznia, potem cofnięcie, jeszcze raz w zeszłym tygodniu próba zwyżki do góry, która nie jest w stanie przejść pierwszego oporu, który wynika z korpusów świec. Czyli tu nam się zablokowało i wskaźnik MACD generujący już w zasadzie pewnie jutro
sygnał sprzedaży. Stochastic też widać, że się bardzo wolno podniósł tutaj na tym ruchu, a RSI prawie wcale. Więc tutaj widać, że coś ciekawego się w tym temacie dzieje. Ja tego wspomnę, że tutaj tego może nie pokażę do końca, no wygra się ładnie, ale chyba, że weźmiemy wykres tygodniowy. O, wykasujemy tylko to. Taka sytuacja, w której ta interwencja na tureckiej lirze miała miejsce właśnie przez działanie na poziomie 100%, była chociażby w tej sytuacji tutaj, rok 2014, luty, też mieliśmy właśnie osłabienie się liry i interwencję Banku Turcji, który zdawał się na wyraźną podwyżkę stóp, które później były obniżane, ale ta podwyżka stóp była tyle wyraźna, rzeczywiście ten trend spadkowy został powstrzymany na kilka miesięcy. No, powstaje pytanie, jak to będzie wyglądało teraz. W każdym razie to jakieś pole do ruchu nam się pojawia. Zerknijmy sobie teraz jeszcze na wersję z dolarem. Wykres jest podobny do siebie, choć tutaj akurat przy wersji z dolarem to podejście było już mniejsze. Ale podobnie też to widać na wskaźnikach, które są już bardziej zdeklarowane do spadku, bo MACD już jest po sygnale sprzedaży na RSI. Widać też, że ten trend spadkowy nam tu się zaczyna klarować. O, widać, że tutaj już w tym momencie padły dość ciekawe sygnały, bo tutaj było to pierwsze uderzenie tak na szczyt, a przy drugim podejściu widać, że już w ogóle nie był rynek w stanie podnieść się po zejściu na RSI poniżej linii wzrostowej trendu. Więc tutaj ta słabość jest też widoczna, więc to też ciekawy temat, że generalnie jak tu widzimy, no ten ruch od początku roku do połowy stycznia był oczywiście bardzo duży, więc jakbyśmy nie mieli go wykasować, to zobaczmy, że tutaj zasięg byłby gdzieś na poziomie 3,60, w tym momencie mamy 3,76, czyli 16 figur na parze dolar do liry. No i możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Weźmy dolar do liry. Momencik, jest dolar do liry. Załóżmy, że to jest sprzedaż z Renalota. Wartość jednego pipsa to jest złotówka, a u nas tych pipsów będzie ile? 16 figur, 16 razy 100, 1600, tak? Czyli 1600 zł możemy zarobić ewentualnie na takiej pozycji, gdybyśmy takie coś, załóżmy, sobie chcieli zrobić. Tak czysto teoretycznie. Dobrze. Wracamy już do walut bardziej interesujących niż tego turecka lira, ale chodziło tylko o takie wskazanie, że się pojawia pewna ciekawa sytuacja na tej walucie. Teraz wypadałoby coś powiedzieć o franku, ale frank ostatnio jest tak nudny, że nie będziemy mu za bardzo poświęcali dużo czasu. Tu też ten wpis u mnie był bardzo krótki, bo brakowało ciekawych newsów. Myślę, że funt jest o wiele ciekawszym tematem dla państwa. Funt, który ostatnio bywa dosyć zmienny. Tutaj przypomnę tylko, że zwyżka, która miała funta, która miała miejsce wtorek 17 stycznia, była największą w skali od ponad dekady.
to jest, załóżmy, wykres. Weźmy teraz wykres pary funt dolar i tutaj widzimy. Tydzień się otworzył jeszcze na luce, bo tu mieliśmy duże obawy o to, że wystąpienie premier May będzie bardzo takie negatywne. Czyli, że premier May będzie się upierała przy tak zwanym twardym Brexicie, więc rynki się otworzyły z luką, natomiast potem okazało się, że wtorkowe wystąpienie szefowej rządu nie jest aż takie negatywne, że oczywiście May powiedziała, że kontrola granic jest ważna, więc Wielka Brytania będzie musiała najpewniej opuścić wspólny rynek, ale liczy ona na rozsądek ze strony unijnych polityków i liczy na to właśnie, że uda się wynegocjować dość korzystne porozumienie bilateralne z Unią Europejską, które no, też będzie dawało tutaj warunki podobne do tych, które Wielka Brytania miałaby, gdyby była członkiem wspólnego rynku. No i też oczywiście szereg innych korzyści, niby, że to można prowadzić własną politykę podatkową, że rząd będzie wspierał innowacyjne działy przemysłu itp. itd. Natomiast kluczem całego tego wystąpienia było to, co padło pod koniec wystąpienia premier May, czyli to, że cały projekt, który będzie wypracowany z Unią Europejską, będzie później głosowany przez obie izby parlamentu. I to właśnie sprawiło, że fund bardzo wyraźnie zyskał. Pierwsze z tego powodu, że to wprowadza pewne nadzieje na to, że skoro parlament ma później zaklepać uzgodnienia w sprawie Brexitu, to że parlament będzie mógł wpłynąć na te negocjacje, żeby nie były aż tak negatywne. Czyli, że będzie w stanie ewentualnie rozmiękczać ten potencjalny hard Brexit. I to stąd ten duży ruch. Potem oczywiście troszkę się nam to wytonowało. I w zasadzie nowy tydzień znów otwieramy ze wzrostem notowań funta. Ja może pokażę Państwu jeszcze przed tym nasz, jak to wyglądało w relacjach innych, nie tylko z dolarem, żeby nie było tak, że mówię tylko wyłącznie o innej parze i na przykład to jest wynik dolara, a nie funta. Proszę bardzo, to jest tygodniowa skala ruchu. No widać, że dolar też tu jest na poziomie 3-6%, ale na przykład funt najbardziej zyskał ze słabym CAD-em 4-3% w ujęciu tygodnia. Zobaczmy, że najgorzej jest to 1,5%, czyli tak jest bardzo duży ruch w ciągu tygodnia. Ten funt oczywiście tutaj wykonał dość spore odbicie. Jak wspomniałem, nowy tydzień otwiera się z dalszym umocnieniem funta. Dzisiaj akurat takim paliwem stają się spekulacje prasowe, jakoby Trump miał udać się w pierwszą podróż zagraniczną właśnie do Londynu i spotkać się z premier May. I też padają spekulacje, jakoby Amerykanie rozważali zaproponowanie Wielkiej Brytanii takiej specjalnej umowy bilateralnej, która by zakładała zacieśnienie wymiany gospodarczej, handlowej właśnie między Wielką Brytanią a USA. Więc te dwa elementy nam tutaj ciągną właśnie w górę funta. Tutaj spekulacje wokół właśnie spekulacje wokół porozumienia Wielka Brytania USA, ale i też mamy drugi punkt ważny, to jest oczekiwanie na głosowanie, znaczy na decyzję tak zwanego Supreme Court. Supreme Court to jest Trybunał Konstytucyjny,
Decyzja będzie jutro o 10:30 rano, która pokaże kto, czy rząd, czy parlament ma zająć się formalnym uruchomieniem procesu Brexitu. O tym, że to może być parlament, już tam na rynku się gdzieś spekuluje, bo to byłoby podtrzymanie generalnie wyroku niższej instancji, czyli High Courtu. Natomiast tutaj jeszcze dochodzi dość inny element ciekawy. Czy na przykład w wyroku, który się pojawi jutro, nie pojawi się sugestia, czyli wskazanie tak naprawdę, wskazanie, że procedura Brexitu powinna być zaakceptowana przez administrację Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. To jest bardzo ciekawy czynnik, bo jeżeli to by się pojawiło, to tak naprawdę ten Brexit jest blokowany przez Szkotów i jest blokowany przez Irlandię Północną. No i powstanie wtedy pytanie, jak to wszystko się będzie rozwijało. Oczywiście przyblokowanie Brexitu sprawia, że mielibyśmy oczywiście jakąś nawet sporą euforię, tak, jeżeli chodzi o kurs pary funt do dolara. Także jutro, że w ogóle kurs funta. W związku z tym jutro w zasadzie kluczowym, powiedział, dzień dla funta. Kluczowy, bo właśnie jeżeli by się okazało, że zgoda na Brexit jest wymagana też przez lokalną administrację, to w tym momencie tutaj robi się nam dość ciekawie. Więc tutaj funt jutro będzie dość zmienny, natomiast co dokładnie się w funcie wydarzy, jakby tego nie wiemy, bo nie wiemy po prostu dokładnie, jaki będzie wyrok Supreme Court. Natomiast jeżeli byśmy zerknęli sobie na koszyk handlowy funta, jak może tutaj poszerzę, to jest wykaz, który był notowany na piątek na godzinę 17 mniej więcej 50, więc on to jeszcze nie uwzględniał właśnie przemowy Trumpa. Natomiast no dzisiaj po dalszym wzroście ceny funta jest to poziom 77, więc ta luka tutaj jest jakoś domykana. Więc to by dawało szansę na to, żeby ewentualnie pójść wyżej. A tak mówię, to jest akurat przy funcie, to jutro będziemy mieć do czynienia jednak z taką sporą ruletką, więc trudno jest ocenić dokładnie, jak zachowa się rynek, bo tak mówię, jeżeli się pojawia się ten zwrot życzący zgody Szkocji, Walii i Irlandii, to jest tutaj, powiedział, temat przełomowy, tak, dla funta. Dobrze, jeszcze na końcu pokrótce powiemy coś na temat jeszcze rynków surowcowych. Czyli rynki surowcowe, więc to będzie dolar australijski, nowozelandzki i kanadyjski. I teraz tak, jeżeli chodzi o dolar australijskiego, on sobie radził w zeszłym tygodniu nadal nieźle, bo jeżeli weźmiemy sobie stopę zwrotu z AUD za ostatni tydzień, no to widzimy, że rzeczywiście dominuje dalej kolor zielony. Czemu tak się dzieje? To jest właśnie ciekawe, czym tak się dzieje, ponieważ dane, które się pojawiały z Australii, one aż takie dobre nie są. Więc to jest bardziej wynik rynku surowców, który radził sobie dobrze. I to też mam wrażenie, że odreagowanie, dalej odreagowanie po tym, co się
mogło stać w Chinach, a się nie stało. Czyli innymi słowy, rynek miał dość duże obawy co do tego, że Chińczycy mogą zdewaluować kurs juana w tym miesiącu. To się nie stało w ogóle i w związku z tym AUD na tej bazie odbijał do góry. Bo oczywiście, jeżeli chodzi o samego AUD, fundamentalnie tam jakieś wyraźniejsze zmiany w nastrojach trudno było wskazać, tak? Chodzi o kwestie makro. Oczywiście tam też można powiedzieć o tym, że na przykład inflacja na świecie może powodować na przykład zmianę nastawienia Banku Australii, ale i tak Bank Australii wcześniej, jak pamiętamy, w grudniu dało do zrozumienia, że inflacja jeszcze długo będzie niska. Też mówił o tym, że rynek pracy jest taki niekoniecznie stabilny. Więc tutaj też dane z rynku pracy, one no, też były dobre, ale nie były jakieś tutaj nam, nie były rewelacyjne. W związku z tym widać, że AUD, tak mówię, miał wsparcie bardziej z rynku surowcowego, trochę bardziej z Chin, natomiast to wszystko się może zmienić. Po pierwsze, AUD jest też walutą, która może być wrażliwa na działania Trumpa, zwłaszcza w relacji z Chinami. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to właśnie pytanie, jak rynek się będzie ustawiał pod fakt, że w Chinach mamy obchody tygodniowe, w zasadzie od 27, czyli od piątku, obchody tygodniowe Nowego Roku. Więc tutaj te obawy o Chiny właśnie mogą ciążyć troszkę na notowaniach AUD. Tu trzeba być ostrożnym. Druga sprawa, wykres. Wykres AUD USD. Już możemy pokazać. Tutaj widać, że pomału zbliżamy się do poziomów, które można uznać za ważne opory. Czyli o ile na przykład teraz rynek się tutaj zatrzymał na takim, troszkę powiedział, mniejszej wagi oporze, to na przykład już tutaj, czyli poziom 0,77 jest rzeczywiście kluczowy, tak, i wyjście wyżej niż 0,77 może tutaj być dosyć trudne dla AUD, bo oczywiście, tak powiedziałem Państwu, raz, że Chiny, które tutaj mogą nam dawać właśnie ryzyko, no i pytanie, jaka będzie wymowa komunikatu po posiedzeniu RBA, które jest 7 lutego. I dolar konsolidacji, też dobry bilans tygodnia, natomiast no, też nie jakieś bardzo, bardzo dobre dane ostatnio. Chodzi o kalendarz, tutaj akurat dosyć ważne dane z Nowej Zelandii w tym tygodniu się pojawią. To będą odczyty dotyczące inflacji konsumenckiej za czwarty kwartał. Dane, które powinny być lepsze, tak? Tego się rynek spodziewa. Mamy wzrost 0,3,1,2 rok do roku. Natomiast no pytanie, na ile to już jest w cenach, a na ile na przykład nie zobaczymy jakiejś ostrożności ze strony szefa Banku Nowej Zelandii, które też będzie miał przemówienie 2 godziny po danych o inflacji. Patrząc na wykres NZD USD, widać też, że nie mamy daleko do kluczowej linii oporu. Czyli tak jak przy AUD USD 0,77, tak tutaj przy NZD USD jest to poziom 0,73. Czyli widać, tak spojrzymy na większość par walutowych, to będzie euro dolar, czy to będzie dolar złoty, czy to będzie funt dolar, czy to będzie dolar jen, czy to będzie NZD USD, czy AUD USD, na wszystkich ustawieniach mamy właśnie jeszcze przestrzeń do ruchu na słabego dolara. Ona nie jest duża, ale jeszcze jest. I dopiero jak te wszystkie poziomy nam się tutaj jakby
zbiorą razem w jedno. W tym momencie będziemy mogli mówić o tym, że dolar ma szansę się odbić. Na razie tego jeszcze nie widać. Tu oczywiście wyjątkiem od reguły jest para dolar do CADa. Dolar do CADa, który był w zeszłym tygodniu silny. To pokazuje świeca O, dzień dobry. tygodniowa biała. A to jest wynik tego, że w Kanadzie mieliśmy szereg negatywnych informacji. Po pierwsze, słowa szefa Banku Kanady, które padły po posiedzeniu. Stephen Powell stwierdził, że ewentualna obniżka stóp dalej jest na stole. I dane, które mieliśmy w piątek, dane słabe. Konsumpcja rośnie wolno, mimo że mamy programy wsparcia dla rodzin, tak jak w Polsce, a inflacja nieoczekiwanie w grudniu poszła w dół. Więc to wszystko sprawia, że perspektywa podniesienia stóp w Kanadzie nam się wyraźnie oddaliła. I stąd CAD słaby. Właśnie jako taki wyjątek tutaj z tych walut. Co dalej? Wydaje się, że ta perspektywa dla CADa, ona tutaj raczej nie ulegnie jakimś większym zmianom. Czyli po niewielkiej korekcie tutaj, która teraz może mieć miejsce, w zasadzie my będziemy kontynuowali te zwyżki na tej parze, czyli docelowo, jakbyśmy tak patrzyli na parę tygodni, to dolar dekada mógłby podejść nawet w okolice 1,35. To jest taki już dłuższy termin. Widać, że wskaźniki, taki scenariusz by nam potwierdzały. Dobrze, mamy godzinę 13:37, więc czas na to, żeby nasz webinar zakończyć. Zachęcam oczywiście do tego, żeby czytać nasze bieżące raporty, czytać też nasz tygodnik FX. A webinar najbliższy będzie miał miejsce 30 stycznia, w przyszły poniedziałek o godzinie 12. Oczywiście ten, co był dzisiaj, był nagrywany, więc jeżeli ktoś z Państwa nie mógł być na całym spotkaniu, to zachęcam do obejrzenia na naszym YouTubie, kanał bossa.pl i ten plik powinien się znaleźć na YouTubie już dziś za jakieś 2 godziny, więc po godzinie 15. Dziękuję za uwagę i zapraszam w innym terminie.